Cześć i czołem, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym wideo. Porozmawiamy na temat książki, która wprawiła mnie trochę w osłupienie, trochę mnie wkurzyła, roześmiałam się kilkukrotnie i uznałam, że muszę nagrać na ten temat materiał, ponieważ rzadko jest tak, żeby jakieś treści tak mnie zbulwersowały i żebym ja uważała je na tyle krzywdzące, żeby otwarcie się temu sprzeciwić. To jest też zaproszenie dla Was do dyskusji na temat tej książki, ponieważ zdaję sobie sprawę, że każdy z nas może mieć różną opinię, może są rzeczy, których nie dostrzegam, może interpretuję je całkowicie przez pryzmat moich doświadczeń, moich jakichś traum i może dlatego pewne treści wydają mi się gorsze niż w rzeczywistości są. Dajcie mi znać, jestem bardzo ciekawa i zapraszam Was do komentowania. Nie zrozumcie mnie źle. Ja nie chcę skrytykować samego Gogginsa, jego jako osobę, proszę o swoją historię, swoje traumy, swój sposób funkcjonowania. To jest jego interes. That is the number one purpose in life, is to better oneself. W tym wideo nie będę Was też namawiać do tego, żeby w ogóle porzucić pomysł kupienia tej książki. Nie, przeczytajcie ją sobie, wyróbcie własną opinię, tak? Zilustrować aspekty, które według mnie, czyli subiektywnie, są krzywdzące. Krzywdzące zwłaszcza dla osób, które szukają motywacji, które chcą się wyrwać z pewnego marazmu i może szukają idola albo kogoś, kto wskaże im drogę. Osobiście uważam, że filozofia Gogginsa wobec niego samego może działać i good for you, ale dla osób, które faktycznie chcą ruszyć naprzód, takie przestrzeganie tego od A do Z może się po prostu skończyć źle. Po co ta książka w ogóle została napisana? Jak powiedziałem, ta książka z pewnością nie jest kolejnym poradnikiem. To obóz treningowy dla Twojego mózgu. Źródło impulsu, dzięki któremu zrozumiesz, dlaczego jesteś na najlepszej drodze, żeby spieprzyć sobie życie. To przebudzenie, którego wcale nie chcesz i pewnie nawet nie wiesz, że go potrzebujesz. Wstawać, sukinsynę. Czas zabrać się do pracy. I słuchajcie, to jest świetne podsumowanie całej tej książki. To znaczy ma ona charakter taki, tak jakbyśmy byli w wojsku i mamy szereg rozkazów, i nie jest w ogóle owiane to w bawełnę. To znaczy jest robota do zrobienia i rób to. Jeżeli chodzi o postać Davida Gogginsa, to wpiszcie sobie w internet i zobaczycie, co wyskoczy. A wyskoczy osoba niezłomna, według mnie, wytrwała, bardzo ambitna i również krytyczna wobec siebie. Goggins przebiegł bardzo wiele ultramaratonów, wziął udział w wielu takich wyścigach kolarskich, również ultra, między innymi RAM, czyli to jest wyścig Across America, czyli z jednego brzegu Ameryki na drugą. Więc tych jego wyzwań było bardzo dużo, ale wciąż najbardziej znany jest z tego, że ukończył jako jedyny w historii kilka bardzo elitarnych szkoleń, właśnie Navy SEALs, tam jeszcze były, słuchajcie, ukończył kurs w Ranger School i szkolenie Air Force Tactical Air Control. Właśnie, żeby być taką jednostką wybitną w tym swoim, wiecie, w tym takim swoim żołnierskim jestestwie. I coś w tym jest. Tylko jak to ma się do tego bez końca? O co tutaj chodzi? To nasze wideo będzie podzielone na dwie części. To znaczy najpierw Wam opowiem, z czym się nie zgadzam, co mnie zbulwersowało i jakie elementy pozytywne możemy z tej książki wyciągnąć, ponieważ uważam, że zawsze gdzieś tam możemy coś dobrego wyciągnąć i to tutaj też tak jest. No okej, okay, to pierwsza rzecz, z którą się nie zgadzam, jest to, w jaki sposób on postrzega rozwój. Dla niego rozwój to jest ciągłe, nieustanne dążenie naprzód. Tam nie ma momentu stop, refleksji, tam nie ma chwili na to, żeby okazać sobie wyrozumiałość, sympatię, szacunek za to, co się dokonało wcześniej. Dla niego rozwój jest liniowy, co nie jest prawdą, bo wiemy, że życie funduje takie
różne wyzwania i niespodzianki i czasami trzeba po prostu powiedzieć, okej, chciałam przebiec jakiś tam bieg, czy nie wiem, marzyłam o jakiejś pracy, to się nie uda teraz, ponieważ inne sprawy zaprzątają mi głowę i to jest okej, to wrócę do tego. A on ma tak, przynajmniej ja mam takie poczucie, że życie jakby się miało skończyć dzisiaj, więc trzeba. I on sam to podkreśla, że u niego, jako że on jest dzikusem, tam nie ma opcji. On musi. Więc jak się pojawia jakiś pomysł ultra, cokolwiek, to on musi to zrobić. On nawet nie myśli, tylko on musi. W książce ten rozwój jest prezentowany jako nieustanne dążenie do walki z samym sobą i swoimi słabościami, ale w taki ekstremalny sposób. To znaczy prowadzenie takiej narracji ciągłego wymuszania od siebie tego, żeby być lepszym. Ale co to znaczy być lepszym? I on, ta druga rzecz, która mi nie pasuje, to jest taki obsesja doskonałości i perfekcjonizm. On widzi zero-jedynkowo. On nie widzi tego, jakby mimo tego, że o tym pisze i to jest absurd procesu dojścia do danego celu, na przykład, nie wiem, treningów, które u niego są te treningi mordercze. To jest na przykład codziennie wychodzi na 3 godziny, czy tam 30 kilometrów w upale i on wychodzi, bo tylko on wychodzi. I dla niego to jest perfekcjonizm, bo on realizuje swój plan od A do Z. Tylko że jak mu wyskoczyła kontuzja i to dość poważna, plus operacja, to dla niego perfekcjonizmem jest sam fakt, że on mimo tych przeciwności stawił się na starcie jednego chyba z najdłuższych biegów w Stanach. Tak, Moab 240 to jest taki jeden z najdłuższych. I on to przebiegnie, bo to jest, to od niego wymaga jego wewnętrzny dzikus. I wiecie, i czytacie to i myślicie sobie, że no nie, no w życiu nie o to chodzi, no, że się zafiksujesz na coś i tak jakbyś nie widział w ogóle tego, że życie też wymaga od ciebie takiej adaptacji i on pisze niby o tej adaptacji, ale to jest właśnie takie po trupach. W tej książce nie ma radości w ogóle, według mnie. Nie ma radości z sukcesu, czyli jak coś zrobi zarąbistego i niewyobrażalnego, to jest kolejne. Ten rozwój to jest takie wiecznie to-do lista, czyli nie ma tak, że okej, zrobiłam to, to teraz chwilę się tym pocieszę, zrobię jakiś tam rachunek, co się udało, co się nie udało i odpocznę jeszcze trochę i potem pomyślimy o czymś innym. On nie ma tak. Nie było czasu na świętowanie. Żeby wziąć udział w zawodach, musiałem na kilka dni przerywać naukę. Więc gdy tylko zapakowałem rower do specjalnej walizki, rzuciłem się na podręcznik. Cały ten ogromny wysiłek na rowerze zepchnąłem od razu w otchłań przeszłości, ponieważ nie mogłem pozwolić sobie na opóźnienie w nauce. I to jest właśnie masakra. Męczennictwo i brak życzliwości. Właśnie, bo on w tym całym swoim ekstremalnym podejściu do treningu, do chudnięcia, do utrzymania odpowiednich parametrów życiowych zapomina całkowicie o rozsądku i takim po prostu szacunku wobec siebie. On dojeżdża się tak mocno, że tam chyba w wieku 40-45 lat miał taką operację kolan. Gościu miał kolana, nie wiem, staruszka, 90-latka i on czuł dumę z tego, że doprowadził się do takiego stanu, bo to znaczy, że nie można było się już bardziej popchnąć. No po prostu ręce opadają i teraz ktoś to czyta, kto chce się zmotywować i wydaje mu się, że ma się popchnąć do takich granic, bo inaczej to się nie liczy. To męczennictwo fajnie zostało zobrazowane na przykład na jednym z takich dłuższych ultrarowerowych. I on był po tych operacjach, mało co trenował, jak trenował to na rowerku stacjonarnym, coś tam na trenażerze, ale od X czasu w ogóle nie wchodził na rower na zewnątrz. I on był na tych zawodach, przyjechał drugi i on tam opisuje z dumą, że kurczę, 12 godzin nawet się ani razu nie wysikał, tak więc no, to jest osiągnięcie. I podsumował to, że no, że w sumie to i ten ból wszędzie tam jest, nie? Ale że no, że on mimo tego bólu dojechał drugi i praktycznie bez treningu. No to stary, gdzie jest ten perfekcjonizm? To raz. Gdzie jest ten rozwój? Bo to nie jest rozwój, tylko cofanie się w rozwoju. No i to męczennictwo. I wielokrotnie w tej książce zobaczymy zdjęcia tych, nie wiem, jak on był w szpitalu, strzykawek,
jak miał problemy z sercem, fizjoterapeuci jak mu pomagali na biegach. Non stop to jest pokazane cierpienie. Jest jedno zdjęcie, gdzie się raduje i to jest zdjęcie taki nieśmiały ten uśmieszek, wtedy kiedy był zleciał ze spadochronem i nie połamał sobie nóg. I on uznał, że to jest największe dla niego szczęście, więc mnie to słabi. I to jest połączone z kolejną rzeczą, czyli przedmiotowym traktowaniem ludzi. On ma koło siebie super partnerkę, która go wspiera, jeździ na te biegi, a on ani razu w tej książce jej nie powiedział takiego, kurde, dzięki, nie? Tylko pokazuje, że wręcz ona ma szczęście, że może być koło niego, bo on ją puszuje do rozwoju. Rany boskie, tylko spali, w ogóle było świetnie i on stał przed bucikiem i on doszedł do wniosku, że jest mu tak komfortowo, tak wspaniale, że to jest najlepszy motywator do tego, żeby wstać i pójść biegać przez 3 godziny. I non stop ta kobieta jest pomijana w jej własnym sposobie realizacji życia. Ona chciała jechać na święto do swojej rodziny na Florydzie, ale on znalazł sobie jakieś ultra, więc w ogóle tu nie ma ani krzty refleksji, tylko hej, jedziemy na ultra. Jakby no, nie twoje, moje. Więc ja po prostu uważam, że on też jest cholernym egoistą. On to pisze i nie zrozumcie mnie źle. Egoizm jest też zdrowy. Na zasadzie moje jest ważne, żebym ja się mogła czymkolwiek innym zająć, bo jeżeli ja się nie zaopiekuję sobą, to nikim. Ale on jest tak egocentryczny, że moje jest najważniejsze, to jest zupełnie inny rodzaj egoizmu. W tej książce jest wiecznie narracja agresji. On używa takich słów, ta książka jest napisana, łatwo się czyta, bo to jest tak, jakby człowiek do ciebie po prostu mówił, ale jest tam sporo wulgaryzmów, takich obrzydliwych opisów i to jest wszystko właśnie takie żołnierskie, takie proste, brutalne. To są takie rzeczy, które najbardziej mnie drażnią. Ich jeszcze jest kilka, ale uznałam, że to też nie ma co przeciągać za bardzo tego wideo. Chcę wam dać taki ogólny zarys, ale powiem wam na temat tego, co mi się podobało. Pierwsza rzecz, i to jest fajne, że on pisze na temat tego, w jaki sposób po prostu wyjść z pewnego mentalnego dołka, że bez względu na to, gdzie jesteś, to jest jakby ty masz odpowiedzialność za swoje życie i że masz prawo podążać ze swoimi pragnieniami, nie przejmuj się tym, co inni mówią. Jeżeli czujesz w sercu, że to jest właściwe, to rób. Uważam, że to jest prawdziwe. Nic mnie nie złamie, to jest jego poprzednia książka, pozwoliło mi wreszcie wypowiedzieć swoją prawdę, dzięki czemu poczułem się oczyszczony z wszelkich podejrzeń i fałszywych oskarżeń. W końcu mogłem cieszyć się spokojem, życiem i wszystkim tym, co nie włożyłem i co osiągnąłem. I to odnosi się do tego, jak żaden wydawca nie chciał wydać jakby tej książki, znaczy chcieli ją wydać, ale on powiedział, że chce sam ją wydać. I oni powiedzieli mu, że to jest niemożliwe i na pewno zbankrutuje. No i wtedy, kiedy ona weszła na listę bestsellerów, to on czuł takie właśnie spełnienie, że zrobił to, co chciał, mimo tego, że nikt w niego nie wierzył. I on się bardzo tym upajał. Podobało mi się też, jak opisywał zwątpienie, że ludzie, którzy nie próbują, nie wątpią. Na przykład wyobraźmy, że teraz trenuję sobie i coś mi nie pójdzie, nie? Że jakiś mocny trening to zrobię okropnie i mam moment zwątpienia, na zasadzie, kurde, ja się do tego nie nadaję, nie? Albo ja jestem beznadziejna. Ale momenty zwątpienia są naturalne w procesie rozwoju, to jest prawda. I nie wątpią ludzie, którzy nie próbują. I to niby nie jest takie oczywiste, ale musiałam to przeczytać. Super było określenie fałszywego szczytu. Fałszywy szczyt polega na tym, że jak wchodzimy na jakąś górę i już nam się wydaje, wiecie, połoninki czy jakiś wysoki szczyt, że to jest już to. A za tą połoninką czy za tym szczytem jeszcze jest ten właściwy szczyt i znowu ta góra i my już nie mamy sił. I ten fałszywy szczyt to jest takie cieszenie się zanim skończy się nasz wysiłek. I ja osobiście mam tak, że nie wiem, podczas biegu, treningu czy w ogóle życia nie napalam się na to, że już widać światełko w tunelu. Robię swoją robotę, czekając na to, aż to lepsze nadejdzie, ale nie wyciągam po to tak jakby łapy, nie napalam się na to, nie? Tylko na zasadzie, ok, robić spokojnie swoją robotę, a ten szczyt nadejdzie. I powiem wam, że jak na przykład podchodzę i robię jakieś tam podbiegi, to w ogóle nie patrzę do góry, tylko patrzę pod te nogi i ok, jeszcze trochę. Tak więc
Rozumiem ten fałszywy szczyt i bardzo mi się podoba to określenie. Kolejną rzeczą było łamanie schematów i stereotypów, bo uważam, że każdy z nas ma dokładnie takie życie, ma prawo do takiego życia, jakie chce. To znaczy, nie musimy wpisywać się w konwenanse typu, nie wiem, małżeństwo, dom, dzieci, praca taka sama, nudna, ale jakaś kasa jest, emerytura, kilka podróży i nara. Ja uważam, że każdy z nas ma mieć takie życie, jakie w głębi serca chce. Jeżeli ktoś chce mieć dzieci, niech je ma. Jeżeli ktoś nie chce, to niech nie ma. Ale nie ma co dostosować się do tego, co społeczeństwo mówi, ponieważ raz jest to zmienne, a po drugie to my jako osoby indywidualne tworzymy to społeczeństwo. Więc, tak jak Gogin pisze, kto przełamuje schematy i zmienia to, jak inni postrzegają społeczeństwo i zajmowane w nim miejsce. Musi to być ktoś, kto zechce stać się odmieńcem. I ostatnia rzecz, która bardzo mi się spodobała, to jest końcowy pozytywny bilans. To znaczy, żeby każdy dzień kończyć z takim pozytywnym wydźwiękiem. Mimo tego, że mogliśmy mieć zły dzień, na przykład zrobić coś dobrego dla siebie pod koniec dnia, tak żeby móc położyć się spać z takim poczuciem, przynajmniej jest jakiś dobry tego element. I zgadzam się, i to mi się podobało. Reasumując, bez końca David Goggins. Czy warto? Już sami musicie ocenić. Poznaliście moje zdanie. Osobiście uważam, że jest to naprawdę człowiek bardzo, bardzo silny psychicznie, fizycznie, ale brakuje mi w jego nastawieniu, w treściach, które on głosi, rozsądku, radości, refleksji, też takiego współczucia też trochę wobec siebie, bo tam tego w ogóle nie ma, a często przez tą życzliwość w odpowiednich dawkach wszystko może być naprawdę dobre dla nas, nie? I tutaj mi tego brakuje. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że ten nietypowy odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się ciepło i liczę na Wasze komentarze. Pa, pa!